Polska, Rosja, no cóż, jakby to powiedzieć. Rosjanie są chyba lepsi, ale trzeba trzymać za nasze kciuki. A jakby miała pani postawić pieniądze, to na kogo by pani postawiła? Proszę pana, no serce mi mówi za Polakami, no trudno stawiać na Rosjan. Miałbym postawić. Na Polaków. Na Polaków, tak? A myśli pan, że mają większe szanse rzeczywiście? Znaczy jak wygrają 2-1, to mają większe szanse. 0-0. 0-0? Tak. Postawiłaby pani pieniądze na taki wynik? Chyba tak. No Rosjanie w zasadzie faworyci są, to takie moje laickie takie stwierdzenie. Pomimo, że są faworyci, to nie znaczy, że nie można z nimi wygrać, może nie, ale zremisować. A pieniędzy by pan pewnie nie postawił na zwycięstwo Rosjan? Nie, w ogóle nie gram. Znaczy najwolelibyśmy, żeby był remis, bo od wygranej to nie można walczyć. A gdyby mieli państwo postawić na przykład pieniądze, to postawiliby państwo na Polskę czy na Rosję, czy właśnie na ten remis? No, pieniądze niestety na Rosję. Na Polaków nie? Nie, nie ma żadnych szans. No oczywiście, że na Polskę. Na Polskę? Zdecydowanie wściekle. Dobrze, a bukmacherzy raczej typują, że to Rosja to wygra. To będzie Rosja, tak. Mhm. A to bukmacherzy to zawsze typują na faworytów, no to wiadomo. To są złodzieje. Czyli pana zdaniem wygrywa Polska, tak? Warto postawić? Warto postawić na remis, a ja bym postawił na Polskę. No, mam mieszane uczucia, no 2-1 dla nas. A gdyby miał pan postawić pieniądze? To droższe niż pieniądze. Uczucia droższe od pieniędzy. Nie, wolałem, gdyby Polska, ale to piłka nic przybije, nie wiadomo, kto wygra. Zresztą zawsze uważałam, że powinniśmy kibicować, znaczy bić brawa tym, co wygrają. To znaczy, że po prostu im lepiej wyszło. Chciałabym, żeby Polska oczywiście, jak najbardziej. Ale pieniędzy na Polskę by pani nie postawiła? To znaczy nie, oni fajnie grają, mi się podobają. No nie wiem, no piłka jest okrągła, zależy komu lepiej, kto miał lepsze szczęście, po prostu komu się poszczęści. No jakbym się, no nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, ale wtedy na remis czy na zwycięstwo Rosjan? Albo remis, albo lekkie zwycięstwo Rosjan.